odnowione i piękne. Pytań mamy jeszcze bardzo dużo, zwłaszcza od słuchaczy. Zadamy je, proszę Państwa, za tydzień, kiedy to spotkamy się podczas drugiej debaty. I za tydzień również odniesiemy się do Państwa programów na 4 lata przyszłej kadencji. Będziemy starali się szczegółowo Państwa przepytać o poszczególne pomysły Państwa na tą przyszłą kadencję, a dzisiaj jeszcze mamy czas. Mamy czas na prezentację kandydatów, dlaczego warto zagłosować na Annę Czech, dlaczego warto zagłosować na Ryszarda Ścigałę. Wylosowaliśmy także kolejność tej prezentacji. Pierwsza pani Anna Czech. Anna Czech. Anna Czech. Od wielu lat ludzie o różnych skrajnych poglądach i sympatiach politycznych od lewej strony do prawej, a także bojący się jako bezpartyjni, namawiali mnie, żebym wystartowała do wyborów do Europarlamentu, do Sejmu, do Senatu. Ale nigdy nie odpowiadałam na te propozycje, ponieważ interesowała mnie praca tu, w naszym mieście, w Tarnowie, bo widziałam, że jest dużo do zrobienia i jak podejmowałam się jakichś wyzwań, to chciałam je zakończyć. Tak jak rozpoczęłam budowę Tarnowskiego Centrum Onkologicznego i restrukturyzację szpitala, chciałam to wszystko zakończyć. Tym razem, gdy otrzymałam propozycję, właściwie to już po raz kolejny, bo 4 lata temu również otrzymywałam propozycje od różnych ugrupowań, aby wystartować na urząd prezydenta, stwierdziłam, że to właśnie jest ten moment. To, co zostało, bardzo ważne dzieło, które rozpoczęte w szpitalu, zostało wykonane. Ja mam duże doświadczenie zawodowe, nie tylko z jednej instytucji, ale i z poprzedniej. Mam również blisko 20-letnie doświadczenie w pracy społecznej, poprzez pracę w Stowarzyszeniu Pomocy Pracowników jako prezes i prezes Fundacji Kromka Chleba, gdzie wszystkie projekty, które podjęłam, wszystkie zostały zrealizowane i do dziś funkcjonują i służą ludziom. Służą ludziom, którzy znajdują się w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach życiowych i niosą im iskierkę nadziei. Jeszcze kolejne projekty będziemy realizować, więc wiem, jakie są potrzeby ludzi. Wiem, o co ludziom chodzi. I naprawdę jestem w stanie te potrzeby zaspokoić. Mam również 8-letnie doświadczenie samorządowe. Wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Wiem, jak należy porozumieć się również i z radnymi. Potrafię rozmawiać z tymi, którzy mają inne poglądy. Potrafię współpracować również z ludźmi, którzy mają naprawdę różne poglądy i nie potrafią się między sobą porozumieć, a jednak współpracujemy. Dlaczego? Mam energię i wizję. I czas. Dlaczego warto zagłosować w tych wyborach na Ryszarda Ścigałę? No, po prostu dlatego, że dotrzymałem słowa. Po prostu dlatego, że razem zmieniliśmy miasto. Może powiem inaczej. Obudziliśmy miasto do rozwoju. Miasto jest pobudzone. Miasto już jest na kierunku rozwojowym. Dlatego, że potrafię zaprosić do współpracy różne postaci bez konfliktów. Tego dowiodłem. Dlatego, że ludzie mnie znają. Dlatego, że 3/4 mieszkańców dobrze ocenia moją prezydenturę i dlatego, że popierają mnie osoby znakomite. Znakomite postaci jak profesor Buzek czy ksiądz Michał Heller. I to daje mi siłę do budowania wizji Tarnowa śmiałej, niesfrustrowanej, nie przez osoby odrzucone. Natomiast wizji śmiałej, którą możemy razem, wspólnie zrealizować. Zrealizować dobry rozwój dla nas wszystkich, dla dobra miasta. Panie Ryszardzie, ma Pan jeszcze minutę czasu? Wszystko? Wszystko. Bardzo dziękujemy w takim razie. Proszę Państwa, wszystkich pytań nie udało nam się zadać. Jak Państwo słyszą, no, tematów jest jeszcze mnóstwo i myślę, że do tych tematów wszystkich powrócimy już bardziej precyzyjnie. Dzisiaj debata miała charakter nieco bardziej ogólny, związany z Państwa ogólną wizją i pomysłem na Tarnów. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się bardziej szczegółowo tym pomysłom zawartym w Państwa programach. Zapytamy także o współpracowników, bo o to pytają także nasi słuchacze. Kto będzie Państwa wiceprezydentami? Bardzo dziękujemy. Państwa i naszymi gośćmi byli pani Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza i radna, kandydatka na urząd prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, i pan Ryszard Ścigała, urzędujący prezydent miasta Tarnowa, ubiegający się o reelekcję, popierany przez Komitet Wyborców Ryszarda Ścigały Tarnowianie i przez Platformę Obywatelską. Bardzo dziękujemy. i zapraszamy. Dziękuję. Mamy jeszcze wyniki naszej sondy, która jest na naszej stronie internetowej rdn.pl. Kto jest twoim kandydatem w wyborach na prezydenta Tarnowa? Bardzo ciekawe wyniki. Anna Czech, poparcie naszych słuchaczy 31,4% i Ryszard Ścigała, poparcie 31,4%. Dziękujemy bardzo. Być może przyszła debata coś rozstrzygnie i szala przeważy się na czyjąś korzyść. Bardzo zapraszamy za tydzień. Dziękuję. Dziękujemy. Debata w Radiu RDN Małopolska.